Jesteśmy, szanowni państwo, na żywo. Witold Gadowski moim gościem. Patrzę kolejne wasze pytania i tu jest taki troszeczkę przytyk do ciebie. Właściwie pytanie. Beata Orzechowska. Panie Gadowski, o co panu chodziło z chłopczykami Giertycha? Co pan sugeruje odnośnie Bosaka i Konfederacji? Ja pamiętam tych chłopców, którzy wysługiwali się Giertychowi. Wysługiwali się w telewizji w sposób łajdacki, kiedy Farpał rządził telewizją. A z tego, co wiem, to pan Bosak był wtedy parlamentarzystą. Powstawały przedziwne firmy, bardzo ciekawe, przez które prano pieniądze. Działy się przeróżne ciekawe rzeczy wokół Ligi Polskich Rodzin, o których się teraz nie mówi, ale które warto zacząć rozpatrywać, chociażby afera Herbapolu, chociażby kilka innych afer. Więc jeżeli jeden z prominentnych działaczy LPR-u tak bardzo się będzie, znaczy dawnego LPR-u, tak bardzo się będzie dopominał, to przypomnę pewne firmy z Zielonej Góry i innych, gdzie krążyły pieniądze w 2007 roku. A gdy ten pan z Irlandii, już nie pamiętam jak on się nazywał, szerzył taką partię ogólnoeuropejską, nie pamiętam już też, Libertas chyba, tak? To się nazywa jakoś tak? To kto mu się wysługiwał? Kto wtedy głosił płomienne oświadczenia? To wszyscy już o tym zapomnieli? To ja pamiętam, mam pamięć dosyć dobrze. I teraz ci, którzy się wysługiwali Giertychowi, który od dawna, wtedy też był podejrzany, bo był jednym z twórców sztabów prezydenckich generała Wileckiego. I co, nie wiedzieli o tym? O związkach z wojskówką też nie wiedzieli? Z różnych działaczy? Bardzo proszę, żeby po prostu trochę przyzwoitości w tej rozmowie też było, a nie tylko, że kto jest za Konfederacją, to będzie tutaj hejtował, a kto jest przeciwko, to będzie bił brawo, bo to nie o to chodzi. To naprawdę. Ale to jest, rozumiem, że z tym, co powiedziałeś, Witku, ma coś wspólnego Krzysztof Bosak? A czy był posłem Ligi Polskich Rodzin? No był. No. No, to postaramy się zaprosić Krzysztofa Bosaka, żeby też się do tego ustosunkował. Może się jakoś uda... Ja bardzo chętnie opowiem o panu Hajdukiewiczu, wtedy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, co wyprawiał, o panu Farfale, to pana Pińskiego zaprosił do telewizji, zrobił szefem agencji informacyjnej. To bardzo ciekawe wszystko zdarzenia i można to wszystko ciekawie opowiadać. Ja akurat byłem bardzo blisko tych rzeczy, ponieważ pracowałem wówczas w telewizji. Miałem tą dobrą zmianę chłopców Farfała i Giertycha. I wiem, kto tam przychodził. No, zobaczymy, jak się panowie do tego ustosunkują. Zaczepiają mnie zwolennicy Konfederacji, bo mówiłem o chłopczykach Giertycha. Tak, tak. Mówiłem o chłopczykach Giertycha, bo jak ktoś był rzecznikiem Ligi Polskich Rodzin, posłem Ligi Polskich Rodzin, tańczył z gwiazdami jako gwiazda w TVN-ie i prowadził, może nie on, ale jego rodzina prowadziła interesy na przykład w Zielonej Górze, w 2007 roku, pewne. Ktoś, kto był blisko z panem Arturem Zawiszą, no to są fakty. I tutaj można mnie zaczepiać. Ja mam grubą skórę jak nosorożec, ale i tak będę powtarzał swoje. Chłopcy Giertycha, ja was wszystkich znajduję. Tych kolegów Tomasza Połetka, który dalej działa z Giertychem. Uderzcie się w piersi, przypomnijcie to sobie wszystko. A nie szczujcie swoich zwolenników, którzy są bardzo emocjonalni i będą na mnie skakać, bo to nic nie da. Im więcej konfederatów i tych wszystkich fanatycznych ludzi będzie na mnie napadało, tym lepiej. Bo ja z fanatykami nie chcę mieć nic wspólnego. Ja chcę, żeby Polska była suwerenna i niepodległa i nie zastraszycie mnie. Już próbowali komuniści, próbowali zwolennicy Unii Wolności, ROAD-u, Platformy Obywatelskiej, moi różni znajomi. Próbowali. Miałem berów z Ferbot, wyrzucali mnie z roboty, pozbawiali środków do życia. Gdzie się nie pojawiłem, chcąc wykonać nawet jakąś usługę, to zaraz zjawiali się emisariusze Platformy czy Unii Wolności,
moi koledzy często, i mówili, jemu roboty nie. On ma przyjść, klęknąć na kolanko. Nie przyszedłem, nie klęknąłem. Wzywali mnie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, gdzie przesłuchiwał mnie Halicki i cała reszta. I co? I nic. Także nie myślcie sobie, że waszymi rachitycznymi batalionikami wy zmienicie mój pogląd. Ja dziś, powiem szczerze, nie mam na kogo głosować w wyborach prezydenckich. Nie mam na kogo głosować. Decyzję zdroworozsądkową jakąś podejmę, bo nie chcę sobie odbierać praw obywatelskich. Ale zestaw kandydatów, który został przedstawiony nam w tych wyborach, jest zestawem, który chce się wywrócić razem ze stolikiem okrągłym. To są wszystko kandydatury, wszystko. Temat tu się pojawia, obiecałem, że, bo wiele widzów się o to pytało, obiecałem, że ten temat poruszę, pewnie też będziecie się o to pytali, czyli kwestie pana Witolda Gadowskiego. No tutaj Witek Gadowski u nas na antenie w poniedziałek, może nie to, że zaatakował, ale dość mocno się odniósł właśnie i w komentarzu tygodnia i u nas na antenie do twojej osoby, do tego, że byłeś w Lidze Polskich Rodzin, że tam jakieś różne dziwne powiązania były, nazwał tak to trochę specyficznie, czyli chłopcy Giertycha, kilka też mówiło tam o kilku aferach za czasów LPR-u, jak byłeś w LPR-ze. Jak to skomentujesz, ten, nazwijmy to, atak Witolda Gadowskiego na Konfederację i na ciebie? No, zupełnie nie zaskakujący. Myślę, że robota publicystów wspierających PiS to atakować ludzi z Konfederacji, a robota nasza, czy sympatyków Konfederacji, to mieć do tego właściwy dystans i jakoś po prostu rozróżniać propagandę od informacji. Ale to rozumiem, że Witek Gadowski sieje propagandę? No dla mnie to jest czysta propaganda, dlatego że nie dotarły jakby do mnie żadne informacje. No ja się jakby, jeżeli ktoś w 2020 roku odkrył, że ja byłem w Lidze Polskich Rodzin i kiedy byłem wtedy postacią medialną, najmłodszym posłem, rzecznikiem, jednym z najaktywniejszych politycznie w debacie i medialnie ludzi w tamtym czasie, głosząc identyczne poglądy jak w tej chwili na praktycznie wszystkie kwestie. No jeżeli ktoś w tej chwili to odkrył i to podmywa jego zaufanie do mnie, no to rzeczywiście, nie? Jeżeli na przykład ktoś nie ma jakby jest przeciwny poglądom konserwatywnym, narodowym, eurosceptycznym i teraz odkrył, o kurde, ten człowiek ma takie poglądy, on był w Lidze Polskich Rodzin, Liga Polskich Rodzin to była partia propolska, propatriotyczna, antyunijna, prorodzinna, no nie, to jest jego mroczna, ciemna przeszłość, nie mogę go poprzeć, no to jak ktoś ma taką postawę, no to okej. Jakby jeżeli ktoś w 2020 roku odkrył, że Roman Giertych był jednym z liderów Ligi Polskich Rodzin, no to gratuluję spostrzegawczości. Natomiast ja jakby z tamtej partii wypisałem się w 2008 roku. Nie trudno policzyć, że to jest 12 lat temu. Żadnych afer w Lidze Polskich Rodzin nie było. Jeżeli ktoś uważa, że były jakieś afery, no to konkrety, karty na stół. Już to mówiłem w kontekście wcześniejszych komentarzy Witolda Gadowskiego. No i co tu więcej komentować? No nie ma tu żadnych konkretów, nie? Nie ma tu żadnych konkretów. Jest to jakieś takie ogólne pomawianie. W jednym ze swoich komentarzy Witold Gadowski powiedział, że nie ufa ludziom, którzy zdradzili. Ja też nie. No ale pytanie, kogo ma na myśli i kto kogo zdradził, prawda? Ja się zawsze z ludźmi, z którymi współpracowałem, rozstawałem w zgodzie i za porozumieniem stron. Jest to rzadki przypadek w polskiej prawicowej polityce. Nieustannie są rozłamy, nieustannie są konflikty, nieustannie są jakieś fortele. Ja takich metod nie stosuję. Gdy odchodziłem z Ligi Polskich Rodzin w 2008 roku, po prostu pogadałem, powiedziałem, że inaczej widzę swoją przyszłość, że chcę się bardziej zająć działalnością w sektorze społecznym. I tak było. Od tamtego momentu w różne aktywności się zaangażowałem, wszędzie tam z kim się rozstawałem. Było to, no to znaczy, czyli chyba nie mówił o mnie. Jeżeli nie o mnie, to pytanie o kim, nie? Więc, ale myślę, że bez sensu, bo to jest taka metoda, że ja kiedyś się zabawiłem w to w mediach narodowych, że Tomasz Sakiewicz napisał taki tekst. Pamiętam. I ja stwierdziłem, że spróbuję w tekście, który był na dwie strony w tygodniku, policzyć wszystkie kłamstwa i wyszło mi chyba ponad setka. I siedziałem przez półtorej godziny z Michałem Jelonkiem i omawialiśmy kłamstwa i manipulacje z jednego artykułu. I to było średnio 3-4 kłamstwa, insynuacje, manipulacje na jedno zdanie.
Więc jeżeli ktoś w taki sposób konstruuje wypowiedzi, że zaszywa w tym jakieś tezy, jakieś insynuacje, odwołuje się niby do jakiejś wiedzy powszechnej, której nie ma, to po prostu czasem bez sensu jest się taką propagandą zajmować, dlatego że człowiek straci na to dużo czasu, a ludzie pomyślą, no skoro się tłumaczy, no to chyba coś jest na rzeczy, skoro się tłumaczy. Więc krótko mówiąc, nie ma tu z czego się tłumaczyć. Wydaje mi się, że po prostu Witold Gadowski nie lubi nas, ma inne sympatie polityczne, ma do tego prawo. To nie czyni go gorszym człowiekiem, natomiast z tego, w jakim stylu to robi, należy wyciągać wnioski. Ja na przykład nie chciałbym innych atakować w takim samym stylu, to znaczy rozsiewając jakieś enigmatyczne pomówienia, tylko konkretnie, nie? Konkretnie. Mój zarzut do Witolda Gadowskiego w tej chwili jest taki, że po prostu w sposób taki enigmatyczno-ogólno-niejasny formułuje swoje wypowiedzi, to jest bez sensu. Natomiast jeżeli by zaczął mówić konkretnie, no to by się okazało, o co mu chodzi. No i pewnie by się okazało o to, że ma do kogoś tam żal. Przypomnijmy, że Witold Gadowski był w telewizji publicznej dyrektorem. Jak były przetasowania ponad 10 lat temu, to w ramach tych przetasowań stracił dyrektorskie stanowisko. To były rozgrywki między kadrami z dawnej Ligi Polskich Rodzin a kadrami PiSu, które wtedy rządziły w mediach publicznych. On był w jednej z tych grup. No właśnie, też moi dawni koledzy wywodzący się z Ligi Polskich Rodzin wtedy byli... O panu Farfale, który wtedy był prezesem telewizji publicznej. Dokładnie, tak. Kiedy Piotr Farfał został prezesem telewizji publicznej. Witold Gadowski, zdaje się, wtedy był dyrektorem oddziału krakowskiego TVP. Później w wyniku zmiany na szczytach władzy stracił swoje stanowisko dyrektorskie. Być może to jest żal o to. Natomiast może nawet było tak, że stracił to stanowisko niesprawiedliwie. Nie wiem, jak tam rządził, nie wiem, co robił. Wiadomo, że układy polityczne są takie, że czasem ktoś jest dyrektorem, czasem nie jest. Natomiast ja z tym nie miałem totalnie nic wspólnego. I co więcej, nikt, kto był zaangażowany w te sprawy, nie działa dzisiaj w Konfederacji. Więc w ogóle jakby pranie swoich żali po 10 latach od jakichś wydarzeń, czy 11, i przenoszenie to na inne osoby, na inne środowisko, jest kompletnie bez sensu. Ja uważam po prostu, że nie ma sensu się tym zajmować. Także ubolewam nad tym. Muszę powiedzieć też, że ostatni raz osobiście miałem okazję z Witoldem Gadowskim spotkać się tu, w waszej stacji. Tak, minęliście się. Minęliśmy się. Zapytałem wtedy, jaki właściwie ma problem z Konfederacją, dlaczego tak wypowiada się. Wtedy to były jeszcze takie lżejsze wypowiedzi, ale w tych jego cotygodniowych komentarzach się pojawiały. Powiedział mi wtedy, kiedy go spotykając, prosto w oczy patrząc, zapytałem o to, powiedział, że no, że on tu będzie krytykował, bo on ma problem z Korwinem, bo Korwin ma prorosyjskie wypowiedzi. Ja powiedziałem, no, panie Witoldzie, rozumiem, też mam problem z tymi wypowiedziami, bo się po prostu z nimi nie zgadzam, ale mówię, to proszę mówić konkretnie, tak, że Korwin powiedział coś takiego, uważam, że to jest błędne, wbrew polskiej racji stanu, a pozostali posłowie Konfederacji mówią na ten temat sensownie. No to jest merytoryczne stanowisko. Natomiast jak ktoś mówi, że nie wiem, już tam, prawda, teraz nie cytuję, tylko z pamięci zmyślam. Tak, jak ktoś będzie mówił, że wyczuwa tutaj smrodek agentury, prawda, że tutaj on rozróżnia ruskie onuce od ludzi prawych, a ci, którzy mają charaktery złamane, to na nich trzeba uważać, bo kto zdradził raz, to zdradzi kolejny. I ja tutaj mam wiedzę, której jeszcze nie ujawnię, ale za jakiś czas odsłonię, bo w tamtych czasach, kiedy byłem w różnych miejscach, to widziałem i słyszałem wiele, na podstawie czego wyciągam wnioski, a teraz rozumiecie, musimy być ostrożni, bo złe siły czyhają i te siły osaczają. I choć ci chłopcy w krótkich porteczkach, którzy może chcą dobrze, ale im nie wychodzi, to oni są tacy omotani i podejrzani. No a tu jest ten PiS, który wprawda otoczony karierowiczami ze wszystkich stron, ale nad tym wszystkim czuwa prezes, który tam, prawda, on odróżnia tych agentów od nieagentów, karierowiczów od niekarierowiczów i choć popełnia błędy, to ostatecznie ten prezes i ten PiS. No to jest taka gadka, nie? Przez ostatnie dni byliśmy świadkami takiej dyskusji wywołanej przez jednego publicystę prawicowego, Witolda Gadowskiego, który
zaczął ci wyciągać związki z Giertychem i na tej podstawie wyciągać... Czyli nie trzeba nic wyciągać. No ale... Wszystko jest jawne. Wszystko jest jawne, ale jeżeli na przykład wszystko pamiętamy, że to tak było tam 15 lat temu czy ileś, ale jak nagle ktoś zaczyna o tym mówić, no to je wyciąga, no bo one sobie leżały gdzieś tam odłożone, nie jest... Schowane na Wikipedii. Schowane na Wikipedii i ktoś nagle odkrywa, że tam jakieś rzeczy i tak dalej. Ojej, tak? Rzeczywiście, Krzysztof Bosak był najmłodszym posłem Ligi Polskich Rodzin, co za niespodzianka. I on w tych swoich wypowiedziach, tam pada takie sformułowanie, że on tutaj nie ufa, czy coś w tym stylu, czyli takie uczuciowe troszeczkę są te wypowiedzi. Jak byś to skomentował? No bo Witold Gadowski z drugiej strony jest znany z tego, że on bardzo często krytykuje PiS za różne rzeczy, ale zawsze jak potem przychodzi co do czego, no to tam murem przy tym PiSie staje i zdaje się, że tutaj mamy kolejny raz tego typu manewr, tak? Ja zupełnie mnie nie dziwi, że jesteśmy krytykowani przez publicystów związanych z PiS-em, z Gazetą Polską, z różnymi rezonatorami propagandowymi zbliżonymi do obozu rządzącego, takimi jak kontrolowane obecnie przez rząd media publiczne, czy te niektóre tytuły tak zwane prawicowe. To jest jakby zupełnie naturalne, no, jakby to jest ich robota. Oni prawdopodobnie są w jakiś sposób z tego rozliczani. Gdyby zaczął mnie pan Gadowski za bardzo chwalić, no to pewnie musiałby tutaj przyjść i prosić jakąś kolumnę w najwyższym czasie, a nie współpracować z mediami zbliżonymi do PiS-u, tak? Także szczerze powiedziawszy, jeżeli jest taka grupa naiwnych obserwatorów debaty publicznej, którzy sądzą, że tutaj jakby trwa jakaś rzeczywista debata i że prawda, pan Gadowski przeżywa jakieś wzmożenia i rozczarowania, na przykład po wyborcach publikował komentarz 11 rewolwerowców, gdzie komplementował konfederatów, ale teraz już po kilku miesiącach on się na nich poznał i zmienił zdanie, tak? No nie bądźmy naiwni, nie bądźmy naprawdę naiwni. Ja pamiętam doskonale, że kiedy działał Ruch Narodowy, jeszcze zanim powstała Konfederacja, to Witold Gadowski był w tej grupie, która snuła jakieś opowieści, jakieś agenturze, zawsze bez pokrycia, jakieś zawsze takie robił insynuacje, że tam, prawda, jakieś rosyjskie wpływy. Typowa retoryka środowiska Gazety Polskiej, siania insynuacji, próby takiego szufladkowania konkurentów dla PiS-u jako albo to ludzi agenturalnych, albo to, nie wiem, nawiedzonych antysemitów, albo to niespełna rozumu, albo to jakichś tam resortowych dzieci. No to jest metoda po prostu szczucia, napuszczania jednych na drugich. Moim zdaniem nic z tym nie ma zaskakującego i moim zdaniem to jest takie grubymi nićmi szyta propaganda, która może dotrzeć tylko do tych, którzy już są na nią podatni. Moim zdaniem, jeżeli ktoś jest zdrowo krytycznie myślący i zacznie słyszeć takie ogólnikowe komunikaty i takie właśnie podgryzanie kogoś, no to zacznie się zastanawiać, co ten facet w ogóle gada, jaka jest esencja tych jego wypowiedzi, na jakie fakty on zwraca uwagę. Na przykład ostatnio w swojej wypowiedzi Gadowski mówił, że nie ufam zdrajcom, kto raz zdradził, ten będzie zdradzał, dlatego uważajcie, nie ufajcie zdrajcom. Ale nie powiedział w ogóle, jaką zdradę ma na myśli. No tak się składa, że ja na przykład w swojej karierze politycznej, to jest jakby standardowy element polityki posłów, ludzi związanych z prawicą, że tam są ciągle te rozłamy, partie się zmieniają i tak dalej. W moim życiu też jakby partie się zmieniły. Kiedyś byłem związany z Ligą Polskich Rodzin, następnie tworzyłem Ruch Narodowy i teraz wspólnie z kolegami z Ruchu Narodowego tworzymy Konfederację. Natomiast to było wszystko ewolucyjne przejście, tam nie było żadnego elementu zdrady. Jak odchodziłem na przykład z Ligi Polskich Rodzin, no to pożegnałem się kulturalnie, powiedziałem, panowie, formuła się wyczerpała, chciałbym złożyć rezygnację. Oni powiedzieli, okej, Krzysiek, rozumiemy cię. No i tyle. Więc pytanie, o jakiej zdradzie mówi Gadowski, tak? No moim zdaniem to są po prostu takie grubymi nićmi szyte pomówienia i trochę jest to słabe, dlatego że ostatnio spotkałem Witolda Gadowskiego w telewizji w Realu. Zapytałem go tam na korytarzu, czemu w swoich komentarzach jakieś takie mówi pod naszym adresem rzeczy nieeleganckie. On powiedział, a bo ja tu podejrzewam jakieś tam agenturę i że Korwin ma stanowiska prorosyjskie. Ja mówię, ja się nie zgadzam z jakimiś prorosyjskimi opiniami Korwina. Mówię, ale panie Witoldzie, bo na pan jesteśmy. Mówię, jak się panu nie podobają opinie Korwina konkretne, to niech pan te konkretne opinie skrytykuje, a nie mówi jakieś ogólniki. On powiedział, no dobrze, trzeba rozmawiać. No, taka, no, ale taka gadka. Ale ciągnie tą dyskusję dalej, no, bo ja widzę, że to się powtarza, to nie był jednorazowy. Tak. Jest tak, że przed wojną jeszcze w kodeksie honorowym to się przyjmowało, że oszczerców traktowało się jako ludzi pozbawionych zdolności honorowej, że ich się nawet do pojedynku nie wyzywało, bo po prostu traktowało się ich po prostu jako samowykluczających się ze społeczności ludzi honorowych. No.
Niestety w tej chwili jesteśmy w takim dziwnym momencie naszego życia społecznego, że cała tak zwana debata publiczna w znacznej mierze składa się z jakichś takich pomawiaczy i oszczerców i po prostu to, co nam zostaje do roboty, to tych ludzi ignorować i robić swoje, a tych, którzy nas obserwują, uwrażliwiać, żeby zwracali uwagę na fakty. Konkretnie zwracali uwagę na fakty. No jeżeli chodzi o mówienie na przykład o Romanie Giertychu, ja w tej chwili jestem krytyczny do tego, jaką drogą poszedł Roman Giertych. 15 lat temu byłem w partii, której on był jednym z liderów. No i to są fakty, tak? Złożyłem rezygnację z członkostwa w Lidze Polskich Rodzin w 2008 roku, czyli 12 lat temu. Od tego czasu politycznie z Giertychem w żadnej formule nigdzie nie współpracowałem. Nie wiem, jak dla kogoś kwarantanna trwająca 12 lat to za mało, no to niech powie, ile on uważa, nie? Na przykład ja zacznę liczyć, od jak dawna Witold Gadowski nie pracuje w TVN-ie, czy 12 lat już minęło, czy nie. I czy tam są ciągle jego związki, prawda, z TVN-em, czy już ich nie ma. No, nie, no jest też faktem, że to Roman Giertych jakby totalnie zmienił orbitę swoich poglądów. Tak? On przecież mówił takie rzeczy jak my, ty to pamiętasz, w 2007 startowaliśmy z jednych list. Tak, prawda? Ja pamiętam nawet słynne demonstracje przeciwko Giertychowi, gdzie tam jakaś młodzież pobudzona przez te środowiska, no, lewica, które, lewica, z którymi on chodził. Tak. Nie, bo taki był, on był wtedy ministrem edukacji. Tak, 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 ale mówię, ci co protestowali. I szli z takim wielkim jakimś, z taką kukłą i krzyczeli Giertych do wora, wór do jeziora. To, a to przecież ci sami, którzy potem na tym kodzie występowali, gdzie tam Giertych podskakiwał razem tam z córką. Tak, to takie kręgi, które później stworzyły partię Razem, po prostu takie, tak, no więc to, taka skrajna lewica. Oczywiście Giertych się odkręcił, no i dlaczego on to zrobił, to on to tłumaczy w jakiś dziwny sposób. Rozumiem, że to jest jakaś kwestia jego silnego antagonizmu z Jarosławem Kaczyńskim. On to parę wiele razy też, że ten go oszukał i że on się mści, czy coś. Moim zdaniem nie wyłącznie. Po prostu po klęsce Ligi Polskich Rodzin każdy, kto w tej partii był i chciał powstać w życiu publicznym, musiał jakby znaleźć jakiś pomysł na siebie, nie? I w przypadku właśnie Romana Giertycha, który był adwokatem, on już najwyraźniej po prostu nie miał ani siły, ani wiary, ani przekonania do tego, żeby dalej głosić poglądy mocno konserwatywne, mocno katolickie, narodowe, eurosceptyczne, i poszedł drogą wkomponowania się w establishment na bazie swoich kontaktów z politykami Platformy, z dużym biznesem i zaczął dla tych ludzi pracować. Tak? No, natomiast ja zostałem na swoich pozycjach, nigdy poglądów nie zmieniłem, nie zrywałem, jak doskonale wiesz, nigdy kontaktów z ludźmi, którzy te same idee prezentują, zawsze starałem się to wszystko wspierać. Wydaje mi się, że całe swoje dorosłe życie w to zaangażowałem, więc jak teraz przychodzi mi jakiś taki dziennikarz i tam nawija w internecie, że zdrada, no to mnie to bawi po prostu, no i tyle. Ale taki sam problem jest troszeczkę z Wojciechem Cejrowskim, który wprawdzie, bo ja nawet wywołałem pewną dyskusję, bo tam tradycyjnie on się odniósł do Korwina i że tam że ciebie lubi w zasadzie, no ale ten Korwin, wiadomo, ruski agent czy coś w tym stylu, w związku z czym on nie wie, nie może i tak dalej, i tak dalej. No mnie to też bardzo zadziwiło, chociaż ostatni jego wpis, taki enigmatyczny, nie wiem, czy to czytałeś, jest taki już właściwie dwuznaczny, no ale... Nie czytałem. Nie czytałeś? No to nie wiem. Ostatni tak sprzed tygodnia, że on zagłosuje na kandydata, który tam jest przeciwko aborcji i tak dalej, i tak dalej. Czy wymienił te wszystkie cechy, które teoretycznie powinny niby do ciebie pasować, ale czy on to sobie jako taki zbiór otwarty traktuje i tam jeszcze kogoś wrzuca do tego worka? No, ciężko powiedzieć. W każdym razie... Znaczy, no wiemy, że z takiej ideowej prawicy mamy jeszcze Piotrowskiego i Żółtka w wyścigu prezydenckim. I jak się sformułuje kryteria bardziej pod konserwatywnych liberałów, to się zawsze Żółtek złapie, a jak bardziej tak katolicko-konserwatywnie, to Piotrowski. Nie wchodząc już w dyskusję o ich jakby zależności, niezależności, no to jakby rozumiem taką wypowiedź. Moim zdaniem Wojciech Cejrowski to jest zupełnie inny przypadek niż Gadowski. Absolutnie nie zestawiałbym ich ze sobą, dlatego że Wojciech Cejrowski jest moim zdaniem realnie osobą niezależną, która tą niezależność swoją lubi bardzo podkreślić. I mieliśmy tam jakby napięcia z Wojciechem Cejrowskim ze 2 czy 3 razy, ponieważ on jest niezwykle wrażliwy na punkcie wykorzystania swojego wizerunku i czasem ludzie odpowiedzialni za media społecznościowe, jak Wojciech Cejrowski coś powie pozytywnego, to zaraz chcą to wykorzystać, biorąc cytat i zdjęcie, i później jest awantura, że ostatnio chyba prowadzący któryś z profili partii Korwin to zrobili, że wykorzystali zdjęcie Cejrowskiego i zaraz Wojciech Cejrowski to potępia i się odcina i mówi, że przecież nigdy nie wyrażałem zgody, żebyście wykorzystali mój wizerunek i tak dalej. A Korwin to rozkazał.
mówiłem, że nie popieram żadnej partii i tak dalej, nie? Więc to jest trochę co innego, to znaczy to jest podkreślanie swojej pozycji jako takiej osoby skrajnie niezależnej i zdolnej skrytykować każdego, nawet ludzi, którzy mają w wielu sprawach bardzo podobne poglądy i recenzować nas, coś co nas szanuje, recenzować nas, nazwijmy to, z prawej strony, to znaczy podnosić nam poprzeczkę, tak? W zasadzie chłopaki, jesteście konserwatywni, ale za mało. I tu chciałbym, żeby było więcej. No i to jest coś, czego potrzebujemy, tak? To znaczy, żebyśmy mieli recenzentów z prawej strony, a nie takich, którzy będą kręcić nosem, o, wy za ostro jedziecie, prawda? Powinniście tu iść do centrum, bo tak to nic nie osiągniecie i tak dalej. To jak będziemy mieć takich doradców, to skończymy jak jakaś Platforma Obywatelska, nie? Także akurat Wojciecha Cejrowskiego lubię i szanuję, chociaż czasem te jego krnąbrne i zaczepne stanowiska no, są trudne do przełknięcia, muszę powiedzieć. I zdarzyło się, że i mnie personalnie tam jakby skrytykował, ale i pochwalił z drugiej strony. Także... No nie, on tam ma do siebie jakąś słabość, bo ja pamiętam. Ja się wychowałem na tym, że WC Kwadrans to był program, który się oglądał w TVP jako takie okienko do treści niepoprawnie politycznych i choćby Wojciech Cejrowski tam nas jeszcze 3 razy skrytykował, to chyba sympatia do niego mi nie przejdzie, bo po prostu to jest kwestia mojej młodości po prostu, także... Nie no, ja pamiętam jak tam lata temu jakieś urodziny urządzałeś, czy tam coś był, tam i on goście, był na Bosaka tam siedział w centrum w tej... Pytanie o pana, jak rozumiem, Gadowskiego. Nikita Lisia Kita. Krzysiu, bardzo proszę o komentarz dla nas tu na temat tego, co powiedział Witek Gadowski. Czytałem twoją odpowiedź, a szanuję Witka i słucham od lat, dlatego boli mnie to, co powiedział. Czym mógł się kierować? Nie wierzę w jego złą wolę, jest uczciwym i dobrym człowiekiem. Tak samo szanuję ciebie, całą ekipę Konfederacji. Gryzie mnie to i potrzebuję sensownej odpowiedzi. No więc tak, słuchajcie, trzeba ostrożnie z tymi ocenami, kto tu jest dobrym, uczciwym człowiekiem. Wydaje mi się, że panu, ja nie oceniam pana Gadowskiego, znam go słabo, gadałem z nim kilka razy w życiu. Za każdym razem, kiedy ze mną rozmawiał, to wprost w oczy nie powiedział mi żadnych swoich zastrzeżeń, ani do mnie, ani do Konfederacji, poza tym, że mu się Korwin nie podoba, bo czasem mówi rzeczy prorosyjskie. No ja się nie zgadzam, kiedy Korwin powie jakieś rzeczy prorosyjskie, też po prostu się z tym nie zgadzam. Możemy się różnić, natomiast cała reszta Konfederacji takich poglądów nie artykułuje. Natomiast Witold Gadowski ewidentnie robi od czasu do czasu pod nas jakieś podjazdy i moim zdaniem to wynika po prostu z tego, no, że jakby nie chce nas politycznie wspierać. Ostatecznie zawsze jak przychodzi do decyzji o tym, kogo wesprzeć, to ponarzeka na PiS, ale zawsze kończy z takim wnioskiem, że no, od PiSu nic lepszego nie ma. No i żeby dojść do takiego wniosku, że nic lepszego od PiSu nie ma, no to musi na jakiejś podstawie podważyć sens głosowania na Konfederację, głosowania na mnie i coś to będzie raz wymyślał, że tam ktoś jest od Giertycha, prawda, mimo że to historia sprzed kilkunastu lat i dawno skończona, jedyną osobą notabene w Konfederacji, która w ogóle miała kontakt z Giertychem, jestem ja. I od kilkunastu lat nie ma żadnej współpracy politycznej między mną a Giertychem, a Witold Gadowski będzie oczywiście zgodnie z linią Gazety Polskiej, zaplecza PiS, to wyciągał. Gdzie indziej będzie znów mówił, że czuje jakiś tam smród ruskich onuc, albo że on wyczuwa tu jakąś agenturę. Jeżeli ktoś gada takie ogólniki, takie insynuacje, to już jest sygnał ostrzegawczy, że macie do czynienia z propagandą. Jeżeli ktoś wie, że coś jest nie tak z naszym działaniem, to karty na stół. Niech powie po prostu, co mu się nie podoba, kto ma jakieś złe kontakty. Ja też mógłbym stosować taką retorykę, mówić, że czuję izraelskie onuce albo coś takiego, ale nie wchodzę w takie rzeczy, bo po co wprowadzać język insynuacji, język pomówienia, język oszczerstwa? Nic z tego dobrego nie wynika. Mógłbym odnosić się do różnych faktów z przeszłości pana Gadowskiego, sugerować, w jakich stacjach telewizyjnych pracował, ale to jakby, że on pracował w różnych miejscach, to nie świadczy o nim. O nim świadczą jego obecne działania i jego słowa. O mnie świadczą moje obecne działania, moje słowa. O moich kolegach z Konfederacji świadczą ich głosowania, ich działania, ich słowa. Za to nas rozliczajcie. A opinie zawsze będą w świecie demokratycznej polityki podzielone. Zawsze. Nigdy nie będzie tak, że nawet ludzie dobrzy i uczciwi uzgodnią opinię co do tego, kogo wspierać. Zawsze będą różne opinie. Ważne tylko, żeby te opinie artykułować w sposób uczciwy. Nie pomawiać innych o jakieś agenturalne powiązania, nie pomawiać o jakieś zakulisowe powiązania, kiedy nie ma się na to żadnych dowodów. A jak się ma dowody, to nie straszyć, że się je przedstawi, tylko wyłożyć karty na stół i pozwolić ludziom to ocenić. To jest uczciwa metoda. Także jeżeli Witold Gadowski by nas oglądał, to panie Witku, zachęcam, karty na stół. Jak ma pan poważne zastrzeżenia do polityków Konfederacji, niech pan mówi do którego i za co, a jak nie ma, to proszę nie insynuować. I lecimy dalej.